Czy Kuba Wojewódzki razem z Andrzejem Sewerynem postanowili zareklamować i polecić młodym ludziom Konfederację? O tym porozmawiam dzisiaj z Mateuszem, właścicielem kanału Masza, w ramach naszego nowego projektu Jeden z Drugim Podcast. Serdecznie zapraszam. 1 maja na Twitterze pan Piotr Drzewiecki napisał, aktor Andrzej Seweryn w programie Kuby Wojewódzkiego na antenie TVN w Prime Time poleca młodym ludziom zapoznanie się z programem Konfederacji. Dosyć nietypowa sytuacja, ale doceniam. Konfederacja to nie jest najlepszy gospodarz tego kraju. Nie, to jest bardzo zły gospodarz kraju. Bardzo. Posłuchajcie ich programu. Poczytajcie. No. Dowiedzcie się, co za tym się kryje. Poczytajcie o piące Mencena, to może. Tak. Trochę inaczej do tego wszyscy, szczególnie młodzi ludzie, podejdą. Razem z Mateuszem byliśmy ciekawi, czy pan Kuba Wojewódzki z panem Sewerynem powiedzieli coś więcej o Konfederacji. Dlatego wczoraj, 2 maja o 22.40 postanowiliśmy obejrzeć odcinek Kuby Wojewódzkiego, i jak byliśmy bardzo zaskoczeni, że akurat tego fragmentu tam nie było. Na szczęście Mateusz ma dostęp do playera i mógł sobie obejrzeć na playerze. Tam jest jakaś dodatkowa część tego Kuby Wojewódzkiego, tak. która nie była na długość. Tak, i Mateusz obejrzał ten odcinek, no i, i co? I był ten fragment czy nie? No był. Na końcu, na samym końcu, musiałem zmarnować całe chyba 20 parę minut, żeby, żeby nie ominąć przypadkiem tego fragmentu. I myślicie, jak widzicie ten fragment, no to on musiał być nawiązaniem, właśnie do jakiejś rozmowy, pewnie to. Jest pewnie wycięte z kontekstu, że oni tam rozmawiali i nagle powiedzieli nie. Otóż nic bardziej mylnego to było nagrane w ten sposób, że pan Seweryn coś tam mówił o młodzieży, o tym, że inteligencja kryje się w kraju, ale się nie pokazuje. I nagle Kuba Wojewódzki powiedział, że czytać program Konfederacji, bo to nie są dobrzy gospodarze tego kraju. Poczuł pan Seweryn powiedział, tak od razu mu się zaświeciła lampka, że ten, to nie było wcale ustawione. Nie dogadali się przed programem, i pan Seweryn mówi: tak, tak, przeczytajcie to, bo to są bardzo źli ludzie. Wtedy pan Wojewódzki mówi: przeczytajcie piątkę Mencena i poznacie całą prawdę o Konfederacji i Sławomirze Mencenie. Wiesz, co mnie dziwi, no. że. Znowu jest wjazd na Mencena, a nie na przykład na Korwina czy Brauna, bo to jest łatwiej, żeby zdyskredytować kogoś. Ale tak, zaczynamy to, jak oglądałem w telewizji to, no to oni tam, było nawiązanie do PiSu, że teraz jest tak, że tam dosłownie nie żartuje, że biją gejów na ulicach i że to nie może tak być i trzeba PiS odsunąć od władzy. To mówili w telewizji, potem w internecie. Na playerze mówili o Konfederacji, ale też pokazałeś fragment, gdzie mówili o Szymonie Hołowni, ale bardzo króciutko. Tak. Czyli... Tak, powiedzieli, że to jest rozłamowiec. Tak, jest... rozłamowiec. Czyli już wiadomo, że panowie raczej są za tym, żeby Koalicja Obywatelska przejęła władzę, ale to nie powiedzieli tego tak perfidnie, bezpośrednio. Tylko czy powinniśmy wierzyć Kubie Wojewódzkiego, czy po powinniśmy się sugerować wyborem Kuby Wojewódzkiego, bo z tego, co wiem... Paweł Wojewódzki był bardzo dużym zwolennikiem Pawła Kukiza tak. w wyborach prezydenckich. Mm -hmm. No, no I dokładnie. I widzimy jak skończył jego kandydat. No ale zobacz też w sumie y, to y, taki taki pstryczek w nos dla Szymona Chłowni trochę mnie dziwi, bo przecież to jest jego kolega ze stacji telewizyjnej. Przecież Szymon Hołownia Były kolega. No, A były, może się nie mo lubili. Może, może się nie lubili. Może już się nie lubią, bo na początku ładnie to wyglądało, że sobie z tvn poszedł w politykę. Wiadomo, że będzie raczej Propeowski i będzie tam z nimi współpracować. A teraz jak postanowił pójść samemu albo z PSL-em, no to to już się tam raczej nie podoba i dlatego może jest przeciw, kto wie. Ej, ale poczekaj, jak można oszymownie hołowni powiedzieć, że to jest rozłamowiec, przecież on od, od niczego się nie rozłamał, nie odłamał. Przecież miał własną partię i co? Ale tu chodzi o opozycję demokratyczną w której nie ma konfederacji, no to oni mają się no trzymać toek. w kupie, więc na przykład, jak Hołownia powiedział, że tam w czerwcu nie pójdzie na marsz, no to, to rozłam, tak? Odpuśćcie sobie, odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to jest w nas jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje? W internecie w sumie wybuchła trochę burza, bo tweet, który na początku Wam pokazałem, to ma około 700 tysięcy wyświetleń. Odtworzeń tego nagrania jest prawie 200 tysięcy, więc ogólnie rzecz biorąc, no, rozniosło się to po sieci. I było to odbierane raczej przez, przez konfederatów jako promocja. I ja zaraz powiem, ale wydaje mi się, że to jest podwójna promocja. Ale dlaczego konfederaci tak mówią? Ponieważ jakiś czas temu, to było bardzo w sumie dawno temu, to już prawie 10 lat kiedy były wybory do Parlamentu Europejskiego, to pan Janusz Korwin-Mikke, no, to była wtedy, to w, wtedy było KNP, dostali się do Parlamentu Europejskiego, właśnie pan Janusz Korwin-Mikke się dostał i wtedy na antenie tvn u dziękował tvn owi za to, że oni go tam oskarżali o różne rzeczy, obrażali. Robili bardzo negatywne materiały. Na szczęście istnieje jeszcze TVN, które robiło seksansek nienawiści do Emanuela Goldsteina. I tak jak normalnie miałem dziennie tysiąc polubień na Facebooku, to jak oni urządzili taką, taką akcję, jakieś, jakieś dwoje, dwoje ubeków prawda, na mnie przeczyło, no to od razu mi szło na pięć tysięcy polubień. Przy nie, przy patrzeć, Czyli negatywizm przeszedł w dobro. Oczywiście, jak Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbieram. Również w tym, którzy nie wierzą w Boga. No i według pana Janusza to doprowadziło do tego, że więcej ludzi się o nim dowiedziało. I dzięki temu y, KNP i pan Janusz Korwin-Mikke weszli sobie do Parlamentu Europejskiego. I wydaje mi się, tak jak widziałem po komentarzach, to w tej chwili przez Konfederatów jest to traktowane dokładnie w ten sam sposób. Czyli jedziemy po Męcenie, jedziemy po Konfederacji, i teraz ta zapowiedź, że no przeczytajcie, co tam Męcen y, mówi, przeczytajcie o Konfederacji, przecież to może być kontrskuteczne. Tym bardziej, jeśli ludzie teraz wejdą młodzi na TikToka. I sobie sprawdzą, co tam Mencen mówi. Jedno może to się nie spodobać, ale drugi, drugich może zachęcić, gdzie normalnie ci ludzie by o Mencenie nawet nie usłyszeli. No dobrze, ale jak to nie poszło jednak w prime time, tak jak napisał ten pan z Twittera, tylko poleciało na playerze i to tylko dla najwytrwalszych, bo trzeba było obejrzeć do końca. No to czy, czy to jednak zadziała? In plus, może pomyśleli właśnie w Polsacie. Wiesz, jest montażysta i on tak przypomina sobie, jak. 10 lat temu montował, ty mówi, ty. Wtedy Korwin nas pochwalił, że tak o nim zrobiliśmy. No to może jednak wycofajmy się z tego wszystkiego. Najlepsza reklama. Pan Daniel, jeden z wielu, specjalnie włączył TVN na Kubie Wojewódzkim, oglądał całutki program, tylko żeby usłyszeć o konfederacji i nabijał im wyświetlenia reklam. Nabijał im oglądalność. I co? I nie było w telewizji. To, co wtedy pan Daniel, jeden z wielu, robi: kupuje dostęp do playera, czyli wydaje kolejne pieniądze, żeby obejrzeć to, że mówili o Konfederacji. I co się okazuje? Że o Konfederacji nawet nie było minuty mówionej, a pieniądze tvn się zgadzają. Bardzo mądra reklama. No właśnie, to dokładnie tak jak mówisz, to tak to wygląda, bo jeszcze widziałem, że jakieś portale y, też o tym pisały, że tutaj wojewódzki Seweryn straszą konfederacją, bardzo zły gospodarz i inne takie rzeczy. I rzeczywiście, jeśli... Bo to bardziej wygląda tak, że nie, że młodzi oglądają Kubę Wojewódzkiego i tam się dowiadują o Konfederacji i ten, tylko to jest raczej tak, że młodzi oglądają, młodzi są na, w internecie, są na Twitterze, dowiedzieli się o Wojewódzkim, co ten Wojewódzki tam gada, i rzeczywiście mogli po pierwsze oglądać specjalnie albo nawet sobie nagrać Kubę Wojewódzkiego, jak było w telewizji na tvn -ie. a jak tam się okazuje, że nic nie ma, no to rzeczywiście można tylko wejść na playera i sprawdzić, tak. Więc to była, to może nawet nie była reklama tego, że dla Konfederacji, tylko właśnie kosztem Konfederacji reklama dla TVN-u i dla, y, dla programu Kuby wojewódzkiego. Według mnie, jeśli tak było, to bardzo dobrze pomyśleli, bo, bo chyba taki był efekt. Fajnie jakby opublikowali jakieś y, dane, jaka była oglądalność. Stan konta jeden z drugim podcast równa się minus 20 zł. No Gratulacje, tak. Go, no tak by było, tak by było. Jest prawie dziesiąta minuta nagrania i ty dalej się nie wytłumaczyłeś, dlaczego jesteśmy w garniturach i dlaczego tutaj tak elegancko siedzimy. Nie chcę odbiegać za bardzo wyglądem i, i ubraniem od Kuby Wojewódzkiego i pana Seweryna, chociaż koszulę wtedy musiałbym jakąś super kolorową ubrać. Poważny temat, poważny ubiór, tak? Oczywiście, no, to nie może być tak, że tam jakiś. Jeśli to będzie leciało w TV, w faktach na przykład będą opisywali ten nasz podcast i będą pokazywali y, fragmenty Skuby wojewódzkiego, no to my nie możemy wyglądać jak jakieś obszczemurki czy coś takiego, tak? No. To, to jest wie, to poważny ten, program. Ten stary wygląda spoko, ale ten rudy to pieprzy głupoty. <laughs> Właśnie, jeśli nawiązałeś już do wieku, to tak przy okazji. To znalazłem jeszcze fajny komentarz do tego głównego tweeta, gdzie jest fragment z Kuby Wojewódzkiego. Pan Przemek Kolat też, nie sprawdzałem, czy to jest jakiś działacz, czy nie, ale napisał coś takiego. Uwielbiam, gdy ludzie 50 plus mówią mi na kogo nie głosować. To ludzie, którzy głosując na tę samą bandę od 1989 roku, skazali mnie, 31-latka, i moje pokolenie, na perspektywę tyrania do śmierci albo głodowych emerytur. I wy macie tupet mnie w czymkolwiek pouczać? Ja tak z ciekawości sprawdziłem, bo te 50 plus coś mi nie pasowało. To już jest bliżej 60. Plus bo pan y, Kuba Wojewódzki ma 59 lat, a pan Andrzej Seweryn 77 lat. I w ogóle się zastanawiam, jak oni mówili, bo oni tam mówili, że Konfederacja jest złym gospodarzem, tak? No to ona nie jest jeszcze gospodarzem o, i ona tak naprawdę nie ma na nic praktycznie wpływu, jeśli chodzi o ustawy czy, czy cokolwiek, więc skąd oni mogą wiedzieć, że jak Konfederacja będzie rządzić, to będzie jakiś wielki dramat, może nawet większy niż w tej chwili zapisu. No bo słuchaj, młodzieńcze, oni mają swój wiek, oni przeżyli w tym kraju tyle lat i oni wiedzą, nie będziesz w ich wieku, będziesz posiadał taką samą wiedzę. No. no. Argumentum ad wiekum. No, chyba nie, tym bardziej, że no, jeśli oni chcą, żeby wróciło to, co było za PO-PSL, no to już wiadomo, że nie warto tych rat w ogóle słuchać. W ogóle się zastanawiałem nad tym, bo y, ostatnio widać te ataki na Konfederację, jak się okazuje teraz TFN, chociaż mówię, nie wiem czy to było zamierzone, czy nie, ale tak się zastanawiałem, że. Yy, ogólnie mam nadzieję, że Konfederacja jakiś dobry wynik yy, osiągnie, I nawet nie chodzi o to, że, że to jest Konfederacja, tylko w związku z tym, że partie atakują praktycznie wszyscy, chyba na opozycji, jeszcze do tego doszły media, no bo to jest zagrożenie dla układu, wiadomo. Po prostu chciałbym zobaczyć ich minę, kiedy się okaże, że ten cały atak poszedł na marne, a może nawet pomógł Konfederacji. Chciałbym też zobaczyć y, to, co widzieliśmy, właśnie te obrazki z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014. Wydaje mi się, że miny prowadzących program, kiedy to byłoby ogłaszane, że konfederacja jakiś super wynik osiągnęła, to miny tych ludzi byłyby po prostu bezcenne. Co do właśnie tych przyszłych wyborów, no może być tak, że dziesiąta kadencja Sejmu będzie jedną z trudniejszych, bo nie będzie żadnej nowej partii w Sejmie. Żadnych nowych twarzy będzie kompletnie to samo, co w poprzedniej kadencji. Nawet jeśli Polska 2050 weszłaby do Sejmu. Znaczy już jest w Sejmie, ale teraz oficjalnie, no to tam się pojawiają dokładnie te same twarze, które były w tej kadencji i w poprzedniej. Więc rzeczywiście z nowymi twarzami będzie ciężko, bo kto ma je wprowadzić, tak naprawdę? Tak, będziemy startować w tegorocznych wyborach do Sejmu i wprowadzimy, wprowadzimy nowych posłów, wprowadzimy nowe twarze do polityki. Więc jeżeli jesteście chętni, bo dopiero będziemy zbierać działaczy w całej Polsce, Piszcie w komentarzu, skąd jesteście, jakie macie doświadczenie polityczne i na pewno do was się odezwiemy. Bo zobaczcie, już dobrze zaczynamy właśnie nie bez powodu. Daniel od początku wam nie zdradził, dlaczego jesteśmy ubrani w garnitury, bo ubraliśmy się elegancko, żeby ogłosić właśnie start naszej wspólnej partii w tegorocznych wyborach. I wyglądamy już trochę, bierzemy wzorzec od najlepszych. I witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bosak i Mencen. Ja nawet y, dostałem się do ich studia, jak widzicie, więc to nie A, są żarty. To nie postępnie. są żarty. Odprowadzimy nowych polityków. Będziemy w końcu pierwszą partią, która nie będzie kraść. Dojdziemy. Nie, nie dość, że będziemy, nie będziemy. Może troszkę będziemy. Nie dość, że nie będziemy kraść. To jeszcze będziemy dzielić się. Dzielić się będziemy z obywatelami. Nie to, co te wszystkie partie aktualnie w Sejmie, którym zależy tylko na własnym interesie. No i jakby co to, wiecie, to teraz jest takie popularne hasło, bo nawet chyba z PSL-u zaczęli w takim tonie mówić. No, my wam nic nie damy. No, ale też wam nic nie zabierzemy. I na tym chyba wydaje mi się, że zakończymy, tak więc dziękuję wam za oglądanie, dziękuję Mateuszowi za miłą rozmowę i nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarz i oczywiście wejdźcie na kanał Mateusza, na kanał Masza, żeby obejrzeć poprzedni odcinek naszego podcasta. Ten podcast chyba dzisiaj wyjdzie, prawda? Tak, już wyszedł. Na pewno, już jak wyszedł. już oglądacie u Daniela, to już na pewno wyszedł. O, no to link, tak na wszelki wypadek, jeszcze umieszczę w opisie pod tym nagraniem. Tak więc... I na karcie, i na końcu. A, na tak, i na karcie też będzie. Tak więc dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia, na razie. Piszcie w komentarzach i piszcie w komentarzach swoje kandydatury, bo zbieramy działaczy w całej Polsce. A. Pozdrawiam, do zobaczenia. Do zobaczenia.